Chuta miedzi głogów. Co by o niej powiedzieć? Oprócz tego, że jest zarąbiście duża, przetwarza miedź dla KGHM-u. No cóż, produkuje także zanieczyszczenia. A co jest efektem tego? A efektem tego są takie miejscowości jak chociażby Żukowice, które sąsiaduje, jak widać, bezpośrednio z Chutą. I niestety zanieczyszczenia z Chuty sprawiły, że ta miejscowość jest powoli wyludniana. Zaraz wam opowiem więcej, ale na razie zbliżamy się do tej opuszczonej stacji PKP. No cóż, jak się okazuje, PKP coś robią. Stawili nowe okna, dach jest odnowiony. Żadnej informacji o tym nie miałem, no ale skoro tutaj zaczynają naprawiać, znaczy, że wyjścia raczej nie będzie. Ale idziemy dalej. Dobra, zwróćcie uwagę, jak ogólnie mało budynków tutaj jest. Mało budynków jest w całej miejscowości. Większość została wyburzona. No z powodu tego, że po prostu nikt w nich nie mieszkał, popadły w ruinę i ogólnie nie nadawały się już do użytku. Kiedyś ponoć mieszkało tutaj 1500 osób. Na chwilę obecną dane, które znalazłem, mówią o 55. No i co? No i te domy, które zostały, budynki, które zostały, w większości są zamieszkałe. Jak widać, kościół bardzo fajny, ale jeszcze czynny, że tak powiem. Nie da rady raczej go zwiedzić w taki sposób, jaki bym chciał. No, jak widać, zostało parę budynków, w nich mieszkają ludzie jeszcze. Kiedyś tu było znacznie więcej obiektów. Dzisiaj niestety zostało bardzo niewiele i w ciągu najbliższych lat ta liczba się raczej nie powiększy. Jeszcze tutaj o. Okej. Uwierzcie mi, że jeszcze tutaj pół roku temu był jakiś budynek. Dobra, idziemy dalej. O, proszę bardzo, widać kominę ładnie. I to co na pierwszy rzut oka rzuca się wjeżdżając bynajmniej od tej strony do miejscowości, to są właśnie te opuszczone gospodarstwa domowe. Idziemy się jej przyjrzeć. Zaczniemy chyba od tej strony. Do tego budynku nie wejdę, gdyż okna zabite, drzwi zamurowane i z tej strony okna także. Ale tutaj widzę, że do paru miejsc da rady wejść. Zaczniemy od tego budynku. Piwnicy nie ma. Tak, tego ruszać nie będę lepiej. Jaki mamy widok? Widać Chutę. No nie zazdroszczę ludziom, którzy tutaj mieszkali. Widoki mieli co najwyżej średnie, oglądać codziennie Chutę, a tym bardziej wdychać zanieczyszczenia z niej. Tu nie było chyba nic ciekawego. Tylko wciągam latarę. Jedziemy dalej. Co my tu mamy? Tak, to mój telefon. Butelki. Witamina.
Pro Usus Vet. Ciekawe opakowanie. Nie ma żadnej daty. Nic w tym rodzaju. Dobra, butelki mnie nie interesują. Nic w środku nie ma. I trudno się domyślać po tylu latach. Jakaś dziura tam jest. Kukurydza. Co to jest? Special packet from PKO Warszawa. Smalec! Wow! Luz. Dobra, ten budynek zwiedzony. Idziemy do następnych. Dobra, tutaj widać, ktoś sobie pomaga z wyjścia. Mam nadzieję, że nikogo nie zastanę w środku. Dobra. Polskiego. Okej. Nie ma żadnych nazwisk. Księga inwentarzowa. Takie kubki to pamiętam. Proszę bardzo. Kiedyś śmietany i mleka właśnie w takich butelkach trzymano. To było takie złotko na wierzchu. Kwiec piec kaflowy, jak widać. Był także w tamtym wcześniejszym budynku. Widzę, że układ jest ten sam. Co to jest? Matematyka, zestaw ćwiczeń. Podpisane. Bardzo proszę o w sprawie Oli. Jak zwykle nie potrafię się wyczytać tych pisem. Co my tutaj mamy? Kwiatek i schody. Schody, na których widzę. Ok. 7-12 grudnia 1988 rok. Okej. Okay. Tu znacznie więcej rzeczy ciekawych. Aha. Mnóstwo papierów. Co tutaj mamy? Zeszyty, książki, takie jak chociażby cennik skupu i sprzedaży obowiązujący od dnia 20 lipca 1964 roku. Nieźle. Co to jest? Jakiś zeszyt, blok techniczny. Ciekawe. Kto tutaj mieszkał? Ten zeszyt wcześniejszy. Ups, się wolne na głowę. Nic nie ma. Czyli misio. Trochę już zmęczony. Stawka, życie i zdrowie. Państwowa Inspekcja Pracy. Rok szkolny 1990. Dobra. Nie idzie się rozczytać. O.
stan lustra. Dobra, krokieta, opowieść fałszywego żółwia. Dobra, piec kaflowy kolejny i sąsiadów. Widok od razu na sąsiadów. I co mamy w tym pomieszczeniu? To raczej komórka była chyba. Dobra, lecę do następnego domu. Widać, że telewizor mieni. Matematyka. Nimor. Klasa druga. Burkat. Nimor Burkat? Dobra. Mnóstwo papierów. Naprawdę mnóstwo. To niebezpieczna zabawa. 60 kartek, cena 2,30. Plan lekcji. Jadwiga Gałupiec. Pozdrawiam. Okay. Lecimy dalej. Dobrze, ostatni dom po tej stronie, wejście jak widzę jest i na tamtą stronę przejdę. Tak jakby dach przestaje istnieć. Aha. Ale tu nie wchodzić. I proszę bardzo. W sumie tyle. Teraz następna część budynków po drugiej stronie ulicy. Tutaj też już stary wieszak jeszcze. Wszystko się rozpada. Dobra, czas lecieć dalej. A zerknijmy jeszcze tylko szybko na te pomieszczenia gospodarcze. Tutaj przy domkach pewnie trzymali tu zwierzęta, coś takiego. Ogólnie są w opłakanym stanie. Grożą zawaleniem. Dlatego po prostu tyle o nich. Bardzo kolejne domki. Tylko chcę zobaczyć, czy nie da rady przypadkiem wejść do nich przez drzwi. Jak normalny człowiek. Proszę bardzo. Domki podzielone na dwa mieszkania. Ale też widzę gwoździe zabite mocno. Tutaj nie wejdziemy. I także gwoździe wystają. Tak swoją drogą. To jest pałac. Bardzo interesujący obiekt. Niestety pilnowany i zamknięty od lat. Ale zobaczę, może da radę coś tam wykombinować. Na razie chodźmy dalej. O, widzę drzwi otwarte. To co?
wchodzimy. Tak tyle głupio wejść. Dzień dobry. Czy odnaleźli Państwo Jezusa? Tak zawsze działa. Dobra, co tutaj mamy? To jest plastik. Raz instalację próbowali wyrwać złomiarze. Jest jakaś piwnica nawet. Właściwie ciężko to piwnicą nazwać, raczej jakiś schowek. Ale nie będę tam wchodził. O, bezpieczniki, stara instalacja, która o dziwo jeszcze jako tako się trzyma. Tutaj rury też. Czyżby jednak złomiarze nie interesowały te domki? Może daleko do skupu złomu? Co my tutaj mamy? Schowek, ok. Misio. Misio został zamordowany. Aj, a cóż. Bezlitośni mordercy pluszaków. Podłoga, nie wiem, widać? Jak się fajnie wygina. Niezbyt ciekawe. Dobra, butelki pogorzałe. Drugie pomieszczenie. Co tutaj mamy? Ja tu z Gabriela, kocham cię, Hoffmanie. Ciekawy galatwa, ten zeszyt. Zobaczymy stąd pałac? Jasne, że zobaczymy. Jest. Jak mówię, jest chroniony. Nie wątpię, żeby dała radę tam wejść. Okej. Tu widzę, jest jakieś przejście. Takie, powiedzmy. Spróbujemy przejść. Okej, co tu mamy? Nic konkretnego. Śmieci. Pytanie, czy do reszty domków dostaniemy się tak łatwo. Dobra, tu widzę. Będzie można wejść. Okej. Okay. Tak się zastanawiałem czasami, co się dzieje, że nie dostaję ulotki z mojego ulubionego marketu. I teraz widzę, co się z nimi dzieje. Po prostu nie chce się rozwozić ulotek i się je wywala. Co tu mamy? Książka telefoniczna. Z którego roku? 2007. Spoko. Co to jest? Usługi dodatkowe. Torby, reklamówki. Jakieś firmy. Najlepsze to, że reklamówki zamykane na te na przylot. Pozostałe materiały. O ja pierdolę. No. No, są różne formy spędzenia czasu. Jak widać, ja się zajmuję głupotami. A więc tak, dobra. Co my tu mamy? Książki telefoniczne, Castorama, Panorama. Budownictwa 2003. Płyty CD. Ja pierdziłę. Tutaj jest mnóstwo papierów. Pierdziule. Wszystko zarąbane. Gazety, ulotki reklamowe. Masakra. Książki telefoniczne. Materiały promocyjne firm. Co
tutaj się działo, teraz nie cholery. Paki. Dobra. Aha. No cóż. Widać, że ktoś tutaj czasami sobie posiedzi. Gazeta reklamowa z 2006 roku. Nieźle, nieźle. Co mamy dalej? Kopaki do Opla. Opony nawet, dębice. Nie, Goodyear. Wow. No patrz. Mnóstwo syfu. Dobra. Zeszyty. WDM. Nieobozowe lato. Co to jest WDM? Coś z harcerstwem związane. Główna kwatera Związku Harcerstwa Polskiego. Warszawa, 64 rok. Co dalej mamy? Historia. Podręcznik do historii. Z klas piątych rok. Rok 63. No cóż. Matematyka. Bardzo. Rok 65. Nieźle. Aj, przepraszam za to. A to co? Merafin. Polfa Poznań. Spożyć do 18 września 83 roku. Okej. Okay. Lecimy dalej. Dobra, już wiem po co tutaj to krzesło stoi. Po to. Ale powiem szczerze, wszystko jest w takim stanie, łącznie z tym krzesłem, że jak pewne stanę na nim, to się rozwali. Ale sprawdźmy tą teorię. O, ledwo się trzyma. Dobra, wezmę tylko kamerę, wrzucę. Co ona zarejestruje? Kolejne przejście. Tu jest znacznie mniej miejsca na nogę. Okej. Okay. O, jakaś walizka. Komplet do herbaty. Kropla. Dobra, walizka jest pusta. Z tego co widzę, jest bardzo stara. Nie lubię takich pojęcia. O! Wino pełne, jasne. 60 zł. Browar Nowa Sól. Ciekawe, czy ten browar dalej istnieje. Dobra, zobaczmy tą walizeczkę. Oczywiście. Stara jak cholera. Co to jest? Okay. Przypomina protezę? Stopa. Okej, okay. Dziwna. Dobra. Będę stąd leciał. Prawdy. Makulatury tu jest po prostu multum. Obi. Widzę, tu jeszcze jest z jakiego to jest miesiąca, 8 marca, Dzień Kobiet, 2007 rok, od 2 marca do 15 marca, czyli wówczas panowie dostawcy dali ciało. Dobra, lecimy do dalszej części miejscowości.
kolejny budynek, który można zwiedzić w tej miejscowości. Jak zwykle obraz huty jest nierozerwalny tutaj. Huta cały czas daje o sobie znać. I co mamy tutaj w tym dworku? Wejście. Fajnie, przez drzwi. To trzeba schodzić. To ciekawe. Pojemnik jest kaprowy. Z telewizorem. Okej, widzę, to jest tylko jedna część tego budynku. Ilość drzwi, która tutaj jest, sugeruje, że były tutaj cztery osobne domostwa. Zobaczmy, co tutaj mamy. Zanim się wybierzemy do reszty. Czy owce się tam pasą? Może ich nie widać, ale rola dalej tutaj funkcjonuje. Tarzan Sylwek. Po. No. Co się tutaj znajduje? Przejście dalej. Taka ta podłoga niepewna. LGA 447A. Voilà. Jesteśmy w drugiej części budynku. Także kineskop przy całej. I to w sumie wszystko. Dobra, to lecimy dalej. To jest część budynku, w której nie byłem. Ale widzimy, jeśli się nic nie urwie pode mną. Kolejne schody, którymi na pewno wchodziłem. Osobna część budynku. Jak widać, ktoś tutaj czasami bywa. Duże mieszkania to nie były. Podłoga się już zawala. Gazeta z 24 kwietnia 2012 roku, czyli nie taka stara. A co tutaj mamy? Tapety? Plakaty. Cinderella. Life Aid. Skubikowski jakiś. Nie znam, nie moje po prostu moje czasy. Europe, to znam akurat. Dobra.
lecę do ostatniego punktu, czyli do pałacu, do którego pewnie i tak się nie dostanę, ale warto spróbować. Okej, odnośnie pałacu, dowiedziałem się od tubylców, że to jest własność Agencji Rynku Rolnego. Ja chciałem pójść zrobić zdjęcia, pan mnie grzecznie poinformował, że jest zakaz robienia zdjęć. No cóż, ogólnie nastawienie tutaj nie było zbyt miłe, więc postanowiłem nie kusić losu i się po prostu wycofać. Tak czy inaczej, no pałac jest, jak widać, nieużywany, ogrodzony, zaplombowany, a ze względu na pilnujących go ludzi raczej nie ma szansy na wejście. Więc tyle, jeśli chodzi o Żukowice.